strzały. Patrz, Zoś, na lewo. Patrz. Panie komendancie, dowódca uroczystości, podinspektor Marciniak, melduje kadrę i słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na uroczystym apelu z okazji Święta Policji. Z okazji Święta Policji. Flagę państwową na marsz podnieś! Proszę Państwa, Święto Policji każdego roku stanowi wyjątkową okazję do uhonorowania, wyróżnienia policjantów i pracowników szkoły wzorowo wykonujących swoje obowiązki służbowe. Jest to w szczególności dzień wręczania odznaczeń i awansów na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Kształcić bardzo dobrych policjantów, ale również nie szczędzimy się w tym, żeby pomagać społeczeństwu, w szczególności temu społeczeństwu lokalnemu. I tutaj przytoczę tylko jedną rzecz, która ostatnio została doceniona
przez kapitułę konkursu Barwy Wolontariatu, gdzie na 1500 podmiotów zgłoszonych do tego konkursu z całej Polski zostaliśmy wyróżnieni jako ci, którzy bardzo mocno wspierają wszystkich w zakresie swoich nieszczęść. I tutaj pochwalę się tylko, Szanowni Państwo, wrócę do święta z zeszłego roku. W zeszłym roku obchodziliśmy 70 lat powstania Szkoły Policji w Słupsku. Z tej okazji chcieliśmy oddać 700 litrów krwi, aby tą rocznicę uczcić. I to nam się udało. Zebraliśmy ponad 700 litrów krwi, a ogólnie mamy zebranych parę tysięcy litrów krwi. Jesteśmy ofiarodawcami szpiku kostnego. Opiekujemy się dziećmi w szpitalach. Mamy pod swoją opieką domy dziecka. Jesteśmy aktywnymi policjantami również tam, gdzie dzieją się różnego rodzaju nieszczęścia w rodzinach. Ofiarujemy paczki żywnościowe, paczki świąteczne, wyprawkę dla Żaka. Mamy również pod opieką dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. To wszystko dzieje się w czasie wolnym za własne wygospodarowane środki i za to, jak i również za ciężką służbę, którą codziennie Państwo wykonujecie, chciałbym bardzo, bardzo podziękować. Mimo tego święta pragnę złożyć Wam wszystkim i słuchaczom, i tym wszystkim, którzy już mają za sobą lata służby, wszystkiego najlepszego, pomyślności i sukcesów Waszej pracy zawodowej. Wasze sukcesy, Wasza pomyślność to nasze bezpieczeństwo, to nasze poczucie pewności poruszania się po naszej ulicy. Cieszę się, że jestem tutaj z Wami w Szkole Policji. Szkole, która już ma ponad 70 lat, ale szkole, która już ponad 25 lat pracuje w wolnej, demokratycznej Polsce. Pamiętam te czasy, gdy Szkoła Policji przekształcała się i kształciła się na nowo po roku 90. Pamiętam te trudne początki funkcjonowania Policji w nowej, wolnej Rzeczpospolitej. Dzisiaj Państwo jesteście wszyscy mądrzejsi, tak jak ja, tak jak my wszyscy, o te lata doświadczenia. Ale Szkoła Policji zawsze, ciągle jest szkołą doskonale przygotowującą młodych ludzi. Nie tylko jako fachowców, jako prawdziwych policjantów, ale także jako obywateli, jako ludzi, którzy potrafią służyć Rzeczpospolitej nie tylko na służbie, ale w każdej chwili, w każdym momencie swojego życia. Dziękuję Wam za to. Kompania, baczność! Górki w prawo! Rad. Kompania, za mną! Zakończenie uroczystości.